Króla. Kasio, dziękuję. Szczuplutki jesteś, widzę, czyli jednak ta waga zeszła. No, jak podpisałem, że zrobię, jestem profesjonalnym freakfighterem, nie? No właśnie, ale wiesz, do czego piję? Bo dzisiaj pojawiła się taka propozycja walki w Open. Ja wiem, że ty już masz praktycznie wagę zrobioną. Norman zaproponował ci walkę w małych rękawicach, w MMA, w czwórkach. Jak ty w ogóle to skomentujesz? Obstrał zbroję. Czemu? No, proponować takie coś, jak ja już mam wagę zrobioną, żeby, kurwa, w Open wadze walczyć. Ja mu proponowałem wcześniej przecież to. No właśnie. Wagi, ja zrobiłem wagę. Fajnie, myślałem, że po face to face w środę dopiero obstra zbroję, a on już ma kupę w majtach. No właśnie, Norman, i jest kontra do ciebie. Czemu zaproponowałeś walkę w Open kategorii, kiedy Kas już ma praktycznie już wagę zrobioną? I just think it makes it a little bit more interesting, fighting MMA gloves. I know we could fight boxing gloves too, which 10-inch gloves, but they're, I think for the fans it makes it a little bit more vicious, Mexican style, you know. And I propose the open weight just because I think that if he's finding it tough to make the weight, no problem, stop, change the gloves, we can fight MMA. Or we can fight in MMA gloves, no problem. But obviously he don't want to do that. He wanted to do it against Naaman, but he don't want to do it against me because he knows when I crack him around the side of the ear, he's going to feel some power. Norman mówi, że chce małe rękawice, 4-uncjowe, żeby było to ciekawsze dla kibiców. Wie, że chciał to zrobić z Marcinem Naaman'em, ale tak jak teraz mówi, wie, że nie chce tego zrobić z Normanem. Tak samo mówi o wadze, wie, że Kasi miał ciężko, więc stwierdził, że może już teraz przestać robić tą wagę i walczyć na tych zasadach, jakie są teraz. Ale skąd w ogóle pomysł na MMA tydzień przed pojedynkiem, kiedy no, zgodziłeś się na boks? No, not MMA fight, just MMA gloves, you know, because I think people who's watching, you know, like people who's in the front row watching the fight, you get to hear the crunch of small gloves smacking off someone's chin, smacking off their ears, smacking off his big fucking nose, his big black head. Look, he's a wannabe MMA fighter with a cauliflower ear and stuff like that. If we put the MMA gloves on, I can give him 2 cauliflower ears free of charge. You don't have to pay for that, free. Norman mówi, że nie chodzi mi o to, że chce walczyć w MMA, chce walczyć tylko w rękawicach od MMA w boksie. Don Kasia. I nie chodzi tu właśnie o zmianę dyscypliny. Na początku pojawiło się story, po prostu było błędnie przetłumaczone, tak tylko dopowiem. Chodzi o walkę w boksie w rękawicach od MMA i wtedy właśnie kibice, szczególnie właśnie z pierwszych rzędów, mogą usłyszeć te rzeczywiście uderzenia, co jest na pewno efektowne dla nich. Marcin, chciałem się cię spytać... Jak... ...pewności siebie, natomiast nie wiem, czy widziałeś walkę Jake'a Paula z Benem Askrenem. Tutaj Jake Paul znokautował bardzo szybko Bena. Czy to ma jakiś wpływ może na twoje decyzje odnośnie rękawic do MMA? Czy może obawiasz się czegoś? Czy to wzbudziło większą presję u ciebie? No, not at all. Ben Askren's, he's probably the worst MMA striker in all of mixed martial arts. You know, he's probably the worst striker. And possibly when he got smacked and he fell to the ground, he got up and the ref just stopped the fight. So there's something sketchy about that fight too. But I'm not Ben Askren. I'm different than Ben Askren. Ben Askren's an Olympic wrestler. I'm a grappler, but I can strike too. I've got over 20 amateur boxing fights when I was 17 to 19 years old. No one knows this, but I've got amateur boxing fights. I'm sneaky, crafty southpaw, and I can box too. So I'm going to show Don Kasia that I can box. I'm going to show him that I can box, and I know a lot of these YouTubers are going for Kasia to win this fight because they think I'm a grappler, but I'm going to show the YouTuber guys that I can box too, you know? Norman mówi, że nie ma to na to wpływu. Nazwał też Bena Askrena najgorszym stójkowiczem w całym świecie MMA, także najwidoczniej nie robi to na nim aż takie wrażenia. Podkreśla, że Ben dostał tam jedno uderzenie i padł, walka została przerwana. Nazwał tą walkę, w takim różnym tłumaczeniu można powiedzieć, że trochę na śliską.
Mówi, że to jest totalnie inny temat. Norman jest zupełnie innym fighterem niż Ben Askren. Ma też na swoim koncie walki w amatorskim boksie i pokaże właśnie Kasiuszowi, że potrafi boksować. Kasio, chciałbym, żebyś się odniósł teraz do tego boksu w małych rękawicach. Jak ty się na to zapatrujesz? Na tydzień przed? No tak, tak samo mogę odpowiedzieć. No, kupę ma w majtach, więc szuka jakichś tam zaczepek, bo już po prostu no, jest obstrany. No i tyle, no co można na to odpowiedzieć? No tydzień przed będzie mi tu kurwa pierdolił, tak aby pierdolić, bo nie ma pomysłu na nie wiem, na poprowadzenie konferencji. Ja, on mówi, że żeby była ciekawsza, ja zapewniam wam, że będzie słychać moje ciosy na jego twarzy i to będzie walka pełna emocji. Hey, you don't punch hard. Bijesz mocno. Hey, you don't punch hard. Nie bijesz mocno. Ambrose said you punch light. You don't. I watched your style. I respect that you have all boxing matches. I respect that. I give you respect for that. But you're not a power puncher. You know, you're definitely. Zobaczysz. You're not a power puncher. You're not power puncher, okay? And I watched this guy. Who's this guy you fought when he smashed you for 5 rounds, 10-8 rounds, 5 rounds, 10-8 rounds. Ty przez rund cały czas. Przez 5 rund cały czas ktoś cię obijał. Kto to był? You fell to the ground. You dropped. One of your fights, you dropped to the ground. Dwukrotny mistrz świata i dwukrotny wicemistrz olimpijski. No jak przeczytali, pamiętam tą walkę, jak przeczytali jego tytuły, to ja w narożniku wracam się do trenera i mówię, ty, on ma kurwa więcej tytułów niż ja walk. What about this guy who... Spoko, ale widziałem, wszyscy obstawiali w świecie boksu, że mnie pokazuje w pierwszej rundzie. Ja normalnie 5 rund z nim boksowałem. Kasia. What about this other guy who dropped you in the fight? Tego gościa, this guy who dropped you. Ten gość myślał, żeby pałkę w pierwszej rundzie znokautował. Mnie nie znokautował, a ja pałkę pokażę. Bro, będzie miał ciężko w sobotę. I sport by Irish pro boxers. They don't knock me out. I've got a good chin, and you're going to feel that. I'm going to put pressure on you. You haven't made this weight in a long time. This is the first time you've made this weight in how many years? 5 years when you box. This is your first time cutting weight properly. Now you're going to feel different. Your body's lighter. You maybe not feel so good. You'll feel different inside. And bro, I'm a machine. You think I'm not a good boxer? I'm going to come forward. We'll see. We'll see, bro. We will see. Norman mówi, że... I'm ready. Mexican style. Mexican dirty boxing style. Hit that big, lanky, skinny body. Fat, skinny body. I'm going to hit that. Okay? So shut your mouth. Because you know if shit hits the fan right here on this stage... What you gonna do? Śmiej się, śmiej, jak Rudy, Rudy Gay. Czekajcie, dajcie mówić, Rudy, Rudy, Rudy Gay. Rudy, Rudy, Rudy Gay. Suck my balls. You got no balls. Dika, dika też. Hey, look. Dika, dika mówi, też. Że nie masz jaj. Dika, you've dika, got dika nothing. Też. Czy to masz, co mówił wcześniej, proszę. Tak, Norman powiedział, że... Wiele na twoje monologi. On potrafi boksować, boksuje z irlandzkimi mistrzami boksu. Mówi też o tym, że dawno nie byłeś w tej wadze, na pewno będziesz czuł się dużo gorzej i mówi, że na pewno to bardzo na ciebie wpłynie, że będziesz wolniejszy niż kiedyś, żebyś czuł się... No ale to co, on to mówi siebie, tak, żeby siebie przekonać, żeby wyjść w sobotę? Bo ja nie wiem, jak ja będę boksował, ja wiem, że go rozumiem. Bo nie wiem, po co on to mówi dla siebie, żeby jeszcze raz sobie powiedzieć, kurwa, to wyjdę. Co, on się zastanawia, czy wyjść w sobotę, czy nie? No bo nie wiem, po co te gadki. On sobie mówi, że walczył z kimś? Potrzebuję sobie mówić, tak to jest, kim są twoi sparring partnerzy? Sparring partnerzy, z kim trenujesz? Your coach. Medaliści mistrzostw Polski. Your coach tried to ring. Yeah, yeah, heavyweight guys, not like... Wagi ciężkiej. Heavyweight guys. Co z wagi ciężkiej? Tak powiedział. Why did your coach contact this guy to spar with you? Słuchajcie, chcielibyśmy jeszcze tylko wrócić. Zaraz zakończę wasz temat do Coleman eventu. Mam jeszcze pytanie do Kasiusza. Kasio. Ty masz na tyle silny cios, żeby znokautować Normana? Zobaczysz w sobotę. Ale myślisz, że ta walka może skończyć się przed czasem, czy jednak typujesz... No, wydaje mi się, że czwarta, piąta runda może być to przed czasem, bo wydaje mi się, że nie wytrzyma tempa. Jebany Jules Podziabski. Zobacz, to tym bardziej. Kolejny ziomek, który mówi i potem wiesz, co o nich pomyśleć, jak kurwa przegrywają z takim gościem, nie? Żulem z Podziabki. No właśnie, Norman, a ty się nie boisz, że porażka z Kasiuszem to jest amator, to jest freak fighter, zakończy twoją karierę sportową? You'll finish my sports career. How will you finish my sports career? The Fame MMA said, hey, you want to earn some nice money, you don't have to cut weight like you did in that last promotion, you know?
come and take this loudmouth out from our promotion. We don't want him. He's not a professional. He's a clown. He's an idiot. We come fight this guy in boxing because he's scared. He don't want to fight kickboxing. He don't want to, he fights MMA against small guys. When he fights professional fighter, he don't want to fight. Norman twierdzi, że miał tu przyjść, żeby zniszczyć Kasiusza. Powiedział, że tutaj nie jest chciany, że Kasio nie potrafi za dużo. Miał tu przyjść, nie musiał robić wagi, po prostu go zniszczyć, się go pozbyć. I nie pozbędę. Ja się pozbędę go. What about your TV show, Warsaw Shore? You know these people contact me from Warsaw Shore and say, kulwa, smash this bitch, smash the Don Kasia. Mówi, że ludzie z Warsaw Shore piszą do niego, żeby cię zniszczył. They text me, smash this guy. He is a bitch, we don't like him. He likes men, he likes boys. Mówią, że he likes boys. Ludzie mówią, no dobrze, bo ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś lubił. Suck my balls and dick. Ja żyję dla siebie. Yeah. Ja jestem indywidualistą, ja nie potrzebuję, wiesz, żeby mnie ktoś klepał po ramieniu, kurwa, żeby mnie tam motywował. Ja wiem, co mam zrobić, wiem, po co tu, kurwa, jestem. They don't like you. Wiem, po co wyjdę w sobotę. They don't want wyjebane, czy ktoś mnie, kurwa, no, lubi, czy nie. W dupie to mam. You're looking... A i od razu you look tutaj, tense. Hey, you look nervous. Twoje pytanie. Are you nervous? Preorder mojej płyty możecie zakupić na soulgang.pl, a ten zajebisty garnitur mam od Domy Mody Nysa. Pozdrawiam serdecznie. Norman mówi, że wyglądasz na zestresowanego. No dobrze, że nie. Are you nervous? Sobie tam analizuję, bo jesteś, ja nie gdybam. Are you nervous? No, on próbuje, mi się wydaje, że przekonać siebie, żeby wyjść w tą sobotę, bo on takie mówi rzeczy bardziej dla siebie, nie? Bo ja wiem, co ja czuję, ale luz, może, jeżeli go to zmotywuje do wyjścia, bo coś czuję, że ma dużą kupę w majtach. Did you get this jacket from your mom's curtain reel? Pyta, czy ta marynarka jest od twojej mamy. Curtain reel. Where'd you get this? Z jej garderoby. Czy ta marynarka jest z garderoby twojej mamy? Where'd you get this? Z garderoby domu mody Nysa. Z Żabka. Z Żabki. You get this jacket from Żabka, yeah. We'll see. Ty masz mordę jak Żabka, serio, jak tak się uśmiechnie, to byś tam pasował na reklamę jak chuj. Tam zamiast tej żaby to twoi ryj taki. Dobra, no to teraz pora... Idealnie byś pasował z tymi, kurwa, uszami odstającymi i z tą mordą krzywą, kurwa. Pora na moje pytanie w tym momencie. I'm the A-side. Soulgang.pl, preorder mojej płyty, pamiętajcie. Speak English. Zamknij ryj. Speak English. Suck my balls and dick, bitch. You haven't got that. Suck my balls and dick. Remember, hey, I'm the A-side, you're the B-side. Mówi, że to on jest faworytem, a ty jesteś tym drugim. Ty jesteś pod nim. On jest A, ty jesteś B. They brought me here to get you out. You know, Fame MMA, come. Został tu sprowadzony, get rid of this frog. We don't want him in here. Shift him to the side. We need a new guy in town. Zobaczymy w sobotę. Mówi, że Fame powiedziało, że oni chcą nowej twarzy, że jest tutaj po to, żeby cię wyrzucić. Żeby się ciebie pozbyć. Byś musiał operację plastyczną, bo na pewno takiej twarzy, kurwa, nie chcą tutaj. Musiał zrobić coś, kurwa. Napisz do dziewczyn z Warsaw Shore, to ci powiedzą, gdzie tą operację zrobić. Ja pierdolę. Oczywiście pozdrawiam wszystkie koleżanki z Warsaw Shore. To jest troszkę taka gierka, bo nie było takich rozmów. Ale one mają dobrych plastyków, więc napisz do nich, ci powiedzą. Myślę, że tutaj normalnie chcesz trochę na psychę wjechać. Nie wiem, czy to mu się udaje. No, tobie się nigdy nie udało, ale mi się udało tobie, bo zapowiadasz przyjazd do mnie na sparing, a cię, kurwa, nie ma od pół roku, a jeździsz wszędzie. U Frajeriego już byłeś drugi raz. No, psycha sitting u ciebie. Akurat miałem przyjechać, ale plany się troszkę zmieniły. Tak, kurwa, mówisz od pół roku. Od pół roku tak mówisz, Gola. A miał schudnąć. Nie, wiesz co... Podejdź powiedz, czy nie przyjechałem? Nie, no ja wiem czemu, bo byś musiał iść do plastyka tak jak Norman. Nie, ale i tak ten sparing jest aktualny, także możesz być spokojny. Możesz być spokojny o to. A ty nie. Dobra, bądź spokojny, że przyjadę, Kasiusz. Przyjedź. Masz moje słowo, naprawdę. Od pół roku. Dobra, czas Adrian, przyjedziesz do niego tak jak ja schudnę. Przyjadę, wiesz co? Że tak jak schudnę. A teraz ja mam pytanie do Czarka. Nie oglądałem wywiad z Marcinem Różalskim, nie wiem, czy widziałeś, i wypowiedział się, że jeżeli przypomnisz sobie swoje myczki, to jesteś w stanie wypunktować Normana. Jak to jest usłyszeć takie słowa od takiej persony, jaką jest Marcin Różalski? No ja wiem to, po co ja tam wchodzę, więc wiem, że idę po wygraną. Wiem, jakich myków użyć, fajnie, miło, że Różal mówi tak, chociaż ja wiem, że
ja na każdej walce pokazuję inne myki, więc wiem, jakich myków użyć w sobotę, żeby go pokonać, nie? Myślę, że nie muszę sobie przypominać, bo pamiętam je bardzo dobrze. Słuchaj, no właśnie, ale bardzo dużo Polaków jest przeciwko tobie. Nie dziwi ci to właśnie, że tak jakby Polak nie kibicuje Polakowi, tylko dużo osób jest tak jakby przeciw tobie? Nie, w ogóle. Ja wchodząc w show biznes 3 czy 4 lata temu ułożyłem sobie plan, że chcę wszystkie emocje dawać ludziom, czyli żeby mnie pokochali, a druga połowa znienawidziła. Uważam, że jak wchodzisz w show biznes, to musisz po to wchodzić. Wtedy, kurwa, robię papier taki, jaki robię, nie? Ale tak jest, zawsze ludzie najpierw cię kochają, później cię nienawidzą, później znowu cię kochają. Żadna osoba obok mnie nie przejdzie obojętnie i na tym mi zależało, a ogólnie w tych, co mnie tam nie lubią, czy nienawidzą, czy klepią, a tak naprawdę za plecami pierdolą, to mam w chuju. Wiem, że chciałeś poruszyć temat koszulek, także daję ci teraz okazję. A, no to niech się wypowie, no bo bardzo dużo ludzi mi pisze już, kurwa, odkąd jest zakontraktowana nasza walka, że oszukał ludzi, jakieś tam wystawił swoje koszulki z KSW, pobrał kasę, a potem ani koszulek ludzie nie zobaczyli, ani zwrotu pieniędzy, więc niech powie to, nie? Śmiecie bane. Pet bulls problem. Not extreme hobby, pet bulls. We sorted this case. Problem from Petbull. Nie ma argumentu, jest śmieciem, oszustem jebanym. Po prostu się nie zrozumieliśmy. Mówi, że to jest problem jakiejś firmy, nazwie Petbull, tak? Pieniędzy nie mógł zwrócić, tak? Pieniędzy nie zwrócił. Na jego konto wpadły pieniądze i on, kurwa, nie zwrócił. To tak jak kumpel do mnie czasem mówią niektórzy, pożyczę im hajs, kurwa, a on mówi, ty, ten Marek mi nie oddał, kurwa. No jak to, kurwa, pożyczasz hajs, to ty, kurwa, jesteś odpowiedzialny za zwrot. Tak samo, kurwa, tym ludziom jesteś ty odpowiedzialny, a nie firma, kurwa. Siumy, who you talking about? Explain, tell me some names. Pokazał mu dokładnie. Z kim rozmawiałeś, żebyś mu pokazał. We made some nice t-shirts. We made some nice t-shirts and we're going to give you one after the fight. Don't worry about that. Extreme Hobby. Nie mam czasu rozmawiać z nikim, widzę wiadomości, jakie mi ludzie wysyłają. Mówi, że jeżeli chcesz koszulkę, to dostaniesz koszulkę od Extreme Hobby po walce. I'll give you one for free. Dostaniesz jedną za darmo. You'll get one for free. Don't worry, mate. Nie martw się, dostaniesz jedną za darmo. Nie będą aktualne już te koszulki jego. Kasio, ogólnie ja chciałem jeszcze wrócić do tych zaczepek innych również zawodników w twoją stronę. Ty myślisz, że oni robią to tylko i wyłącznie ze względu na pieniądze, bo wiedzą, że no, walka z tobą no, równa się konkretne siano. Tak, zacytuję tu słowa mojego trenera Marka Chrobaka. Z Kasuszem to się opłaca nawet przegrać, bo hajs się zgadza. A jak niektórym się kończy hajs na mefedron, a są uzależnieni, no to wiadomo, nie? No to kurwa nawet chcą wyjść do Kasiusza, będą mieli kurwa na zapas kilku miesięcy, nie? Mefedronu. Norman, mam jeszcze pytanie do ciebie. Jesteś mańkutem, jednak twój rywal ma dużo, znaczy no dużo, ma lepsze warunki fizyczne od siebie. W czym ty ogólnie upatrujesz swoich szans? Bo ja wiem, że jak ty boksujesz i jak ty boksowałeś w MMA, to zawsze starałeś się umiejętnie skracać dystans i walczyć pół dystansie. Yeah, I think I got a good chance. I've been sparring very, very tough for since I signed the contract to fight him. I've been sparring hard. I know we had to give him a little bit more time to make the weight. They had to change the fight for one more month, so he makes the weight. We know this. But I've been sparring hard with my good training partners, three good training partners for the last 10 to 12 weeks. So I'm ready to fight, no problem. I'm ready to fight anywhere. He has good long reach, right? He's got very good reach, but he don't seem to use his reach very good. You know, he likes to fight very close. Wszyscy from his amateur days. Piszą, żeby zrobić face to face. Może, from his amateur days, he likes to fight with his hands very close. But if he wants to use his reach, no problem. Let's go. I'm ready to fight anywhere. I'm ready to fight in the dirty boxing, range, clinch, everything. I'm ready for a war, Mexican style war. Norman mówi, że dla niego to nieistotne, ma bardzo dobrych sparring partnerów, jest gotowy na wszystko. Wie, że Kas już lubi trzymać dystans, używając oczywiście swoich atrybutów, ale gdy walczył w amatorskim boksie, lubił trzymać szczelną gardę, troszeczkę właśnie też wchodzić ten pół dystans, ale Norman jest gotowy i na to, i na długi dystans, jest gotowy na wszystko. Ja mam jeszcze pytanie do Czarka. Czy zrobiłeś wagę? Jeszcze nie, ale już... No. A czy mógłbym... What weight are you? Generalnie... Hey. A nie robię, bo tam robię na... What kilograms are you? Ile ważysz? I think he's about... Wydaje mi się, że 86. No wszyscy piszą o tym face to face. Czekaj, no kurwa Marcin.
Czy prowadzisz to, czy co, kurwa? A chcesz? Weź wyjeb mu, lepę. Zamieniamy. Mógłbym cię prosić o ściągnięcie marynarki i zrobienia face to face z Normanem, żeby zobaczyć, jak to... Ale koszuli nie wyprasowałem. Take your jacket off, come on. To chyba nie będzie problem, nie? Take your jacket off. Nie będzie, no. Come on. Wiesz, mam taką ładną marynarkę, no, a koszuli nie wyprasowałem. Face to face, żebyś się rozebrał. Za każdym razem face to face. Bo masz bardzo przyduże spodnie. I chyba robisz to specjalnie. Strach w niego, bo... What you say? What you say? Mruga, strach. What you say? Strach. What you say? Panowie do publiczności. Poprosimy przodem, panowie. Przodem, front. No, zaraz padniesz, kurwa, jak ci wyjebie. Try, try, try. No, come, try. Uważaj. Dawaj go. I'll fuck you up on the stage. Ach, kurwa, widzę w twoich oczach. I'll fuck you up on the stage. Dałeś zbroję, kurwo. Yeah, we'll see. Suck my balls, kurwo. Don't cuss your king. Norman, ty i twój menadżer... Powiedzieliście ostatnio, że raczej nie ma szansy na to, żeby Cassio zrobił wagę. Too much plix? Że menadżer i... Tak, tak, tak. There's no what? No, no, I think he's going to make weight. He looks slimmer, I got to give it to him. He's a bigger guy, you know, he's heavy, like 95 kilos he was. And when you're heavier and you've got like body weight, it's easier to lose that weight. But for me, whenever I fight in lightweight and KSW, when I get to a certain weight, it's very hard. When you're leaner, it's hard to cut weight. But when you got like extra weight, body fat, it's easier to make weight. So I give it to him to make the weight, but he knows if he don't make weight, 30% comes to my pocket, you know? Like all these fights in KSW that I missed weight, I give 30%. So if he misses weight, no problem, I'll take the extra money. Norman twierdzi, że wie, że Cassio zrobi wagę, widzi, że jest bardzo szczupły. Podkreśla też, że gdy jest się wyższym, to łatwiej zrobić wagę. Nie jak w przypadku Normana, gdy się jest o niższym, ciężej jest zrobić właśnie wagę, zgubić te kilogramy. Jest się kurwa grubym i małym, no to ciężej, a jak kurwa... to, że wtedy zgarnie 30%, zgarzy Cassiusza, tak jak było właśnie to wielokrotnie u Normana jeszcze w poprzedniej federacji. 30%? Cassiusz, to by zostały tylko 2 kilogramy, tak? No nie wiem, przez weekend nie trenuję, więc się nie ważę, bo mam wagę w klubie. Tak mi się wydaje, bo trzymam kalorie, 2000 kalorii, boski boks. Leć. A chciałem się spytać jeszcze o te melanże. Naprawdę teraz już nie było w ogóle melanży w tych przygotowaniach, czy jak to wyglądało? Bo widziałem, że ostatnio były urodziny Mateusza, jakiś drin wleciał. No. Cały czas coś nowego się dowiaduję o sobie i myślałem, że sobie jednego drinka za zdrowie wypiję, a mam tak, że jak już wypiję jednego, to już lecę. No, skończyłem o 6 rano, chyba pierwszy raz byłem troszeczkę podchmielony na treningu, ale fajnie, że mojego trenera nie było, bo pojechał z Filipem Wąchałą, pozdrawiam serdecznie, wygrał ostatnio swoją walkę na Suzuki Boxing Night. No, ale go nie było na sali, więc... Zrobiłem trening, nie zauważyli, więc jest spoko. Ale no teraz już do walki nie będę nic tam preparatu łykał, więc będzie dobrze. Cassio, jaka to jest ogólnie różnica w twoim nastawieniu mentalnym? Chodzi mi, bo ty pierwszy raz walczysz z zawodowcem. Wcześniej walczyłeś tylko z amatorami, z totalnymi takimi freakfighterami. Jaka to jest różnica w głowie? No to, że będzie łatwiej, nie? Jak łatwiej?
No, wydaje mi się, że on się nigdy nie spotkał, nie? Z tak zajebistym freakfighterem jak ja. Więc to, że tam, wiesz, kurwa, walczył z jakimiś mamrotami, to chuj mnie to obchodzi, nie? Tu wychodzi do króla i to presja jest, kurwa, na nim. Na mnie też lekka, ale wiesz, to na nim, to jego cały świat, kurwa, MMA i tych innych dopinguje, że wygra. A tak naprawdę się wyzywali, kurwa, na rodzinę sobie wjeżdżali, a teraz są za nim. Słabe, ale tak jak ja powiedziałem, ja nie potrzebuję kumpli w show biznesie, znajomych. Ja mam wąskie grono, które się nie pokazuje w kamerach i jest mi z nim dobrze. Mam też dużą rodzinę, pozdrawiam wszystkich moich 6 braci, 2 siostry, mamusię Dorotkę i jest zajebiście. Mi tutaj się pokazuje na czacie Leksiu Boxdel, face to face. O, Bart, wygrasz pas króla. Co zrobi z tym pasem? No belt. There's no belt. Let's get this straight. There's no belt on the line. I'm not fighting for a Mickey Mouse belt. This belt's shit. It means nothing to me. I'm here for the gold bar. You know, when I signed the contract, I signed to fight for the gold bar. So don't ask me about fighting for a belt. This belt is nothing for me. I don't give a fuck about this belt. The gold bar, I visualized the gold bar since I signed the contract, and this gold bar is coming in my pocket one way or another next Saturday night. And I can guarantee that. Norman mówi, że pas nie jest na szali, nazwał ten pas gównianym. Jedyne, co go interesuje, to sztabka złota. Nie obchodzi go ten pas i nie zależy mu na nim. Zależy mu tylko on i tak go nie dostanie, dlatego mu nie zależy. Proste. I don't want it. Smell it. It's fucking stinking. Mówi, że śmierdzi. Suck my balls. Mówi, że twój pas śmierdzi. Same shit every time. Za każdym razem mówisz to samo gówno. A on w ogóle nic. Learn some English. Yeah. Tak. Kasiusz, no właśnie, widziałem też, że robisz rekrutację do Teamu Króla. Tak, dzisiaj wleciał na Team Króla kolejna rekrutacja. To jest taki pierwszy etap, potem zrobię drugi etap już na żywo. Ludzi dostałem od wodarzy 2 miejsca na Hype MMA z Teamu Króla, więc rekrutuję. Tak jak mówiłem, że to mają być ciekawe persony, a nie jak ktoś mi wysyła, że ma w tytuł w tym. Mnie bardziej interesują ciekawe persony, żeby tam było show, a nie gościu z tytułami wejdzie i nie będzie umiał się wysłowić, jak to widzimy u niektórych zawodowców, więc... Marcina, chciałem jeszcze wrócić do ciebie. Kasio, mam pytanie do ciebie. Słuchaj, załóżmy, tak czysto teoretycznie, pokonujesz Normana. Z kim ty masz dalej walczyć? Ty potrzebujesz osoby głośnej, osoby medialnej, osoby, z którą walka będzie się opłacała i tobie, i organizacji. Z UFC nie wiem w sumie, czy jest możliwość ściągnięcia jeszcze kogoś takiego jak Norman, a może jest ktoś na polskim podwórku, z kim ty chciałbyś się zmierzyć? Nie wiem, no dużo tam propozycji leci od zawodowców, ja tego już tam nie przeglądam, więc na pewno coś wymyślimy, nie wiem, chętnie może bym się zmierzył z tym bombardierem z Afryki. Co miał walczyć z Mariuszem Pudzianowskim? Byłby sobie ciężki. O, to z nim bym chętnie zawalczył. W boksie wydaje mi się, że tutaj by był szybszy KO niż na pałce, nie? A Mariusz Pudzianowski, bo jak rozmawialiśmy przed konferencją, mówiłeś coś o Mariuszu. Chętnie bym zawalczył z Mariuszem, tylko mówię, no do Mariusza mam duży szacunek, jest sportowcem, ja byłem brzdącem, to mu kibicowałem, jak tam bił te rekordy świata, jest najsilniejszym człowiekiem świata, chętnie, tylko wiesz, no on jest gwiazdą tam, KSW, ja jestem Jake tutaj Paul. Królem. Jake Paul, you wanna fight Jake Paul? Tak, no też bym chętnie z Loganem Paulem zawalczył, albo z Floydem Mayweatherem, z wygranym z tej walki. Ja tutaj śledzę ale komentarze. Ale myślę, że to jeszcze jest za szybko. Ja śledzę komentarze na lewej i mi się bardzo spodobała propozycja face to face, Monia versus Marty. Ale nie, jak już byśmy mieli coś takiego robić kiedykolwiek, to przede wszystkim najpierw muszą zostać przeprowadzone rozmowy z dziewczynami i tak dalej. To nie może... Monia się zgodziła. No. Na face to face. Face to face. Face to face. Chcę wrócić jeszcze do ciebie. Jak ci ogólnie się wróciło do tego boksu, bo jestem tego też bardzo mega ciekawy i chciałem się też podpytać, jak ci się sparuje na mańkutów, zważając, że Park jest mańkutem? No mańkuci są niewygodni, nie? Ale wydaje mi się, że z chłopakami dwóch mańkutów mam, Rafała Perczyńskiego i Dominika Palaka w klubie. Wydaje mi się, że oni są dużo lepsi od niego. Ciężko jest z nimi, bo oni też dużo na nogach latają, nie?
pałka, to tam na nogach raczej kurwa nie będzie latał. Chyba, że po moich ciosach to będzie kurwa się chwiał na nogach jedynie. No więc, no jest ciężko. No ja z mańkutami przeważnie nie walczyłem, nie? Ale teraz dobry okres przygotowawczy mam. Sporo rund zrobionych z mańkutami, więc będzie okej. Okay. Czarek, a ja chciałem... jest dobrze, jest dobrze kondycyjnie, jest naprawdę dobrze, więc spoko. Norman, pytanie do ciebie. Teraz jesteś fame MMA. Ty chciałbyś stoczyć kolejny pojedynek również tutaj, podobać się tutaj? Czy będziesz po prostu, czy to jest taki jednorazowy wyskok i wracasz już do KSW i będziesz walczył tam stricte sportowo? No, yeah, I would like to fight here again. I've always said about my interest to fight the open weight category. Chciałby tu jeszcze zawalczyć. I'm really interested in this fight. Kategoria open z Popkiem? I think maybe Popek, his management team's interested in this fight. Open weight, MMA fight. No problem. I think this is good. You know, like old pride rules in Japan. Tak. If he's on the ground, you go, you smack to the head on the ground, everything. So I think this is an interesting fight. He's interested in it too. So we'll see after this fight what happens. And yeah, tak. But it's the only kind of fight that makes sense for me after I beat Don Kasia. When I beat Kasia, then who else is there for me to fight? Może damy pauzę i poprosimy o tłumaczenie. Tak, Norman powiedział, że jak już pokona Don Kasię, to oczywiście chciałby tu jeszcze zawalczyć, konkretnie w kategorii Open, na zasadach Pride, z Popkiem. Yeah, because a że przegra w sobotę, to wypierdala z internetu, jak zapowiedział. Jego management jest też zainteresowany tą walką, Norman jak najbardziej też. Yeah. Management Popka jest zainteresowany tą walką. Because there's no one else for me to fight. Bo kto... Kasia is probably the most experienced fighter in terms of like... you know, martial arts, like he has lots of boxing fights, so he's probably the most experienced just single martial arts fighter for me to fight. All the rest of the fights are too easy for me, but Popek's the next interesting fight for me to fight, open weight category, I'm open for that. And, or else maybe they bring someone from, I don't know, maybe someone from Brazil, because I got a good following in Poland here, I got a good fan base in Poland, and... But yeah, I never look too far ahead. I just kind of take each fight as it comes. But yeah, I can see another fight on Fame MMA. Tak, Norman zazwyczaj nie wybiega w przyszłość, po prostu brał walki po kolei, ale tutaj widzi potencjalny właśnie pojedynek z Popkiem. Być może też właśnie Fame da radę sprowadzić kogoś z Brazylii, ale jeszcze raz podkreśla, że jest tak najbardziej zainteresowany właśnie w walce w MMA w kategorii Open, na przykład właśnie z Popkiem. Wiecie co, jak już było tyle tego face to face, to ja bym chciał zobaczyć jeszcze jedno face.